byliśmy w zakręcie na blokadzie drogi organizowanej przez rolników. To protest rolników przeciwko niszczeniu polskiego rolnictwa przez poprzedni rząd, obecny rząd i Unię Europejską. A w międzyczasie, w trakcie podróży, dowiadujemy się, że Ursula von der Leyen po raz kolejny atakuje Konfederację. Widziałem komentarze niektórych dziennikarzy, którzy stwierdzili, że to jest taki mocny atak na Konfederację. No proszę Państwa, to nie jest mocny atak. Pani Ursula von der Leyen wpisuje się w naszą kampanię. Dodaje nam wiarygodności, bo jeśli naprawdę ktoś wierzył, że w ogóle przez moment rozważaliśmy współpracę z tą niemiecką polityk, przypomnijmy, która była członkiem rządu, który budował z Putinem Nord Stream 1, Nord Stream 2, która była jest na czele Komisji Europejskiej wybrana i poparta z Polski przez PiS, Platformę, Lewicę, PSL, no to znaczy, że jest całkowicie oderwane od rzeczywistości. Tacy politycy jak Ursula von der Leyen i jej Komisja Europejska to dla nas symbol dokładnie tego, z czym chcemy skończyć, co trzeba przerwać. Symbol oderwanych rządów od rzeczywistości, przeczących podstawowym interesom obywatela, powodującym zwijanie się gospodarki Unii Europejskiej w skali świata, powodującym wyniszczanie produkcji rolnej w Polsce, powodującym niszczenie stabilności budżetów gospodarstw domowych poprzez podnoszenie cen energii, ciepła, materiałów, no wszystko, proszę Państwa, co możemy sobie wyobrazić. Europejski Zielony Ład to był jej program, kiedy brała władzę w Komisji Europejskiej. Nikt, kto śledzi politykę europejską, nie ma prawa udawać zaskoczonego. Jeżeli ktoś udaje zaskoczonego, że Ursula von der Leyen wprowadzała Europejski Zielony Ład i wprowadzała pakiet Fit for 55, to znaczy, że kompletnie nie nadaje się do polityki europejskiej, ani do polityki polskiej i po prostu powinien odejść. My do Parlamentu Europejskiego wystawiamy ludzi kompetentnych, pozbawionych kompleksów, znających języki, czytających dokumenty unijne, śledzących politykę europejską. Łączymy te zaangażowania, kontakt ze zwykłymi ludźmi oraz obecność na eksperckich konferencjach. Nawet ja dzisiaj, mimo dwóch spotkań tu w Siedlcach wieczorem w Białymstoku, obecności na manifestacji wspólnie z rolnikami, dzień zacząłem od konferencji organizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w sprawach strategicznych. Tak, to wiadomość do PiS-u, Platformy, Lewicy, PSL, którzy często nie pojawiają się na takich wydarzeniach. Tak, da się to łączyć. Da się śledzić politykę europejską, da się śledzić politykę światową i da się stać po stronie obywateli, po stronie normalnych Polaków, po stronie ich interesów, bronić polskich rolników, bronić polskich konsumentów, bronić ludzi prowadzących działalność gospodarczą. My to robimy i my w tych wyborach pokażemy, że zasługujemy na większe zaufanie społeczne niż w poprzednich wyborach i pokażemy, że wy zasługujecie na mniej mandatów w Parlamencie Europejskim niż dostaliście poprzednio. Dziękuję bardzo, oddaję głos z powrotem poseł Krzysztof Mulawa. Dziękuję bardzo. Pani Ursula von der Leyen wskazuje, że trzeba popierać rządy prawa i być proukraińskim, żeby współpracować w i w ramach Unii Europejskiej. Na szczęście fundamentalnie się z tym nie zgadzam. Rolą każdego obywatela, a już szczególnie polityka polskiego, podkreślam polityka polskiego, jest dbać o polski interes narodowy. Z ust tej pani, no niestety, która jest osobą najmniej wiarygodną, być może nawet ze wszystkich polityków Unii Europejskiej, słyszymy takie rzeczy, że my musimy być proukraińscy, że musimy zerwać, że tak powiem, jako cała Polska, cała klasa polityczna, my jako Konfederacja z Putinem, podczas gdy to pani Ursula von der Leyen w 2019 roku, kiedy została wybrana na szefową Komisji Europejskiej, to od początku była tą osobą, która w sposób szczególny lobbowała za rosyjskim i niemieckim interesem w postaci Nord Stream 2. Także szanowni państwo, dla nas, dla Polaków to jest fatalna informacja, że ta osoba nadal rządzi Unią Europejską, ale za chwilę mamy nadzieję, że to się skończy i nie byłbym sobą, gdybym nie przypomniał, że pani Ursula von der Leyen, czyli ten synonim zła, złych interesów i traktowania Polski jako nie podmiotu, ale przedmiotu, została wybrana na to stanowisko głosami, szanowni państwo, wszystkich europosłów Prawa i Sprawiedliwości. 26 europosłów Prawa i Sprawiedliwości przyczyniło się do tego, że to pani Ursula von der Leyen ustawia teraz Polaków. O głos poproszę Rafała Forysia. Ewidentnie Konfederacja Wolność i Niepodległość przeszkadza elitom, w cudzysłowie,
Parlamentu Europejskiego. Pani Ursula von der Leyen nie życzy sobie nas w parlamencie. Ale dlaczego? No bo Konfederacja jako jedyna jest partią propolską, pronarodową, proeuropejską. To my chcemy podnieść rangę Polski w Europie. Tym samym podnieść rangę Europy w skali kraju, rangę Europy w skali świata. Pani Ursula najlepiej widziałaby w parlamencie takie osoby jak pani Róża, von inne kwiatki z trzeciej drogi donikąd, czy Koalicji Obywatelskiej, a nawet Prawa i Sprawiedliwości, którzy są przypinką do kożucha niemieckiego, dopinką do płaszcza francuskiego. No ale nie. My wystawiamy drużynę biało-czerwoną. Szanowni Państwo, 9 czerwca należy wybrać elity, prawdziwą, propolską partię, która będzie reprezentowała nas tam w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. To my będziemy dbali o bezpieczeństwo szeroko rozumiane, militarne, żywnościowe, gospodarcze. Będziemy przestrzegać wszystkich praw człowieka, godności człowieka, bronić życia.